Siemanko mordeczki, właśnie przyszła do mnie paczka z Sense Hemp. No to cóż, otwórzmy to. To oczywiście jest unboxing paczki od Sense Hemp i zarazem to jest, mordeczki, co? Trailer wszystkich kolejnych filmów z serii Ganja Test. Tak jest. Pamiętajcie, trzeba ciąć od siebie, nie dość nigdy do siebie. Wiem, że ma być dużo zielska i to też nowego. Jak gadałem z Danielem, CEO Sense Hemp, to mi powiedział, że będę miał tyle, że mi starczy do końca rekonwalescencji, aż się wyliżę. Czyli mała paczuszka, ale pewnie będzie od pety zielska. Dobra. Ach, nie idzie. Cholera. Spróbujmy tak. Bo nie chcę uszkodzić nic. Kurde. Chirurgiczna robota trochę. O! Już widzę, że grubo nie cienko. Tak, wiem, pierdolnik, ale teraz się tym nie przejmuję. Mordeczki, mam złamaną nogę i ja teraz nie będę sprzątał. To jest niewykonalne, mordeczki. Żebym teraz miał jeszcze sprzątać. O, w mordę. Co to jest? Młynek! Mordy! Nie przepadam może za krylowymi, bo no słyszałem, że czasami się coś tutaj ukruszy. Nie wiadomo, później plastik, ale szczerze, dzięki bardzo za młynek. Jak nie do zioła, to będzie to co innego, albo po prostu, żeby postawić. Smyczka. Kolejna smyczka jest zajebiście. Royal Hybrid, to jest CBD i CBG, lightowa trochę wersja sativka, cannabis sativa L, poniżej 9%, czyli lajcik, nic nie czuć, przynajmniej nie mocno. Kolejny jest Red Dunker, 10% CBD, 8 do 8 CBG. A, przepraszam, jeszcze nie pokazałem topów. Z Royala Hybrid. Tutaj Red Dunker. I teraz mordy. Thai Bush. 5 Geta. Wow. Od Witfana. No po prostu poezja. Przepięknie to wygląda. Wow, CBD. 6 CBG 11. To będzie miało premierę w piątek. A to niedługo nagrywam. I co my tu mamy jeszcze? Wlepy. Jeszcze więcej wlepek. Oj. Niestety trochę oko mi szwankuje. Nie wiem tylko, jak miałbym pójść do okulisty teraz. Może okulista przyjedzie do mnie. Zresztą mój brat cioteczny jest okulistą. Może go po prostu wydzwonię. Ale patrzcie, ile tych wlepek. Kurde. Naprawdę konkret. Mordeczki. Także Sense Hemp, wielkie dzięki. I pamiętajcie, 10% zniżki. 10% z kodem TOMODEN. Na wszystko w Sense Hemp. Mordy, kupujcie.
opłaca się jak nie mało co. Ale szczerze, akrylowe może nie są takie złe. Raz miałem, ale mało używałem. Młyneczki. A tak, proszę bardzo. Może będzie lepsze niż kurde te, co mam teraz. No bo niestety, gdzieś zawieszyłem ten młynek metalowy. Mam nadzieję, że go nigdzie nie zostawiłem, nie zgubiłem. Po prostu. Muszę poszukać. Ale nie w tej chwili. Teraz najważniejsze jest co? Wyleczenie nogi. A nie szukanie młynka, jak mam nowy. Także mordeczki, to by było na tyle. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Nie tylko z Sensi Hemp. Też będą inne. Nie będzie niestety oczywiście filmów z miasta, tak jak już mówiłem, ale będą tutaj z domu. Trzymajcie się, wielki pozdro, elo, żółwik.